Cześć, z tej strony Justyna z kanału kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać, jak stworzyć Fluttershy z rewelacyjnym zestawem My Little Pony Pop. Zestaw jest od firmy Hasbro, przeznaczony dla dzieci od 5 roku życia. W zestawie znajdziemy elementy potrzebne do zbudowania Fluttershy, ozdobne naklejki, różnego rodzaju fryzury, a także różowy pisak. Naszą zabawę rozpoczynamy oczywiście od złożenia kucyka. Wystarczy połączyć ze sobą dwie części, jest to bardzo proste zadanie. A teraz przyczepić skrzydełka. Uroczy Pegas jest już prawie gotowy, ale nadal Fluttershy brakuje grzywy i ogona. Pierwsza fryzura, którą jej zaproponuję, to bardzo ciekawa różowa plecionka. Mamy tutaj różnego rodzaju sznureczki. No i zaraz zobaczymy, jak Fluttershy będzie wyglądać w tej stylizacji. Do tego mamy również ogonek. No i muszę przyznać, że jest to całkiem ciekawa odmiana. Lewy boczek kucyka jest pięknie ozdobiony motylkami, no ale na prawym troszeczkę brakuje. Dlatego posłużę się teraz kolorowymi naklejkami, aby prawy boczek również zyskał troszeczkę blasku. Kucyk prezentuje się już naprawdę ślicznie, ale mogę użyć jeszcze kolorowego pisaka, aby wypełnić niektóre motylki, a jeżeli wolicie, możecie zrobić to ze wszystkimi motylkami. Okazuje się, że te sznureczkowe dredy nie są zbyt wygodne, dlatego zmienimy fryzurę Fluttershy na coś nieco bardziej w stylu kucyków. Teraz włosy Fluttershy są pokręcone niczym u Pinkie Pie, ale są one w różnych kolorach. Jeżeli posiadacie więcej zestawów z serii Pop, to Wasze kucyki możecie ze sobą miksować, na przykład zmieniając ich fryzury, ale możecie stworzyć też zupełnie nową postać. Fluttershy z serii Pop, którą zobaczyliście w dzisiejszym odcinku, to kucyk, który z pewnością przypadnie do gustu wszystkim fanom serialu My Little Pony. W zestawie znajdziemy figurkę Fluttershy, która jest całkiem sporych rozmiarów i prezentuje się prześlicznie. Fluttershy możemy zmieniać za pomocą różnych fryzur, za pomocą pisaka, a także naklejek. No, pisak nie kryje zbyt dobrze plastikowej powierzchni, ale plusem jest to, że łatwo go zmazać, no a do dekoracji możemy wykorzystać piękne wzory na naklejkach. Jeżeli posiadamy więcej zestawów z serii Pop, to naszego kucyka możemy zmieniać jeszcze więcej sposobów, dzięki czemu zabawa nie będzie miała końca. Ja Fluttershy oceniam na 4 gwiazdki. Was zapraszam do komentowania naszych filmików, do subskrybowania i do lajkowania naszego kanału. No i nie zapominajcie także, aby obejrzeć kolejne recenzje, oczywiście na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!